Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo okoliczności, w jakim wygraliśmy ten mecz, no muszą napawać optymizmem. Tym bardziej, że tydzień temu w sparingu z GKS-em przegraliśmy 1-5, ale wiedzieliśmy, że naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy przez te 2 tygodnie, żeby się dobrze przygotować do dzisiejszego meczu. No pierwsza połowa, myślę, że pod dyktando Stomilu, jeżeli mam podsumować ten mecz, ale wynikało to z tego, że popełniliśmy błąd w ustawieniu, który w przerwie skorygowaliśmy i w drugiej połowie przejęliśmy inicjatywę. Nawet mimo straconej bramki, cały czas wydaje mi się, że dominowaliśmy. Jeżeli jakieś sytuacje Stomil stwarzał, to po naszych błędach technicznych, tak? Natomiast błędów taktycznych zbyt wielu nie popełniliśmy. Ostatnie 20 minut jeszcze przyspieszyliśmy, jeszcze przyspieszyliśmy grę, jeszcze narzuciliśmy większe tempo. No i te sytuacje stwarzaliśmy, tak? Bo to nie jest tylko dwie bramki Farida, tylko jeszcze sytuacja Patryka Skureckiego. Tam cały czas jakieś zamieszanie w tym polu karnym było. I gratulacje dla mojego zespołu, bo naprawdę zagrał bardzo dobry mecz i wydaje mi się, że z perspektywy całego meczu wygrał zasłużenie. Mateusz Modelenko grał jeszcze kilka tygodni temu w Olsztynie, teraz jest w Jastrzębiu. Zna pan tego piłkarza bardzo dobrze. Nie wiem, czy miał coś do udowodnienia dzisiaj, ale jak można ocenić jego grę? Skoro wygraliśmy, to pozytywnie. Tak najkrócej mogę to podsumować. Natomiast rzeczywiście znam go bardzo dobrze, bo Rundę grał u mnie w Skrze, prezentował się bardzo dobrze. Dzisiaj grał i zagrał poprawnie, więc myślę, że pozytywnie. Za tydzień liga. Dobry prognostyk? Skoro zwycięstwo, to na pewno dobry prognostyk. Natomiast wiemy, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami i widzimy to na codziennym treningu. Nawet dzisiaj nie ostrzegliśmy się kilku błędów, które gdzieś tam mogły mieć jakieś większe konsekwencje dla nas, ale no, musimy pracować nadal nad poprawą naszej gry i myślę, że do pierwszego meczu ligowego będziemy dobrze przygotowani. Szkoda, bo graliśmy u siebie. Było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej i to było widać w naszych poczynaniach. Źle weszliśmy w mecz, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Natomiast udało się odwrócić losy meczu, szybko zareagowaliśmy, strzeliliśmy bramkę po pięknej zespołowej akcji. W drugiej połowie, gdy zdobyliśmy bramkę na 2 do 1, wydawało się, że mecz jest pod kontrolą, nic nie wskazywało na to, że doznamy porażki. Niestety straciliśmy bramkę 2 do 2 i w tym momencie, że tak powiem, zabrakło nam wyrachowania i doświadczenia, bo już zawodnicy byli myślami przy dogrywce, natomiast gra się do końca. Zespół przeciwnika wszedł z kontratakiem i strzelił bramkę na 3 do 2. Dlatego szkoda, żałujemy, bo bardzo liczyliśmy na to, że zagramy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Niestety tak się nie stało. Czy do tej 60. i 65. minucie był pan zadowolony z 20 minut? Znaczy generalnie na pewno jest bardzo dużo mankamentów w naszej grze i to było dzisiaj widać. Natomiast były fragmenty przyzwoitej gry. Wiemy teraz nad czym pracować, jakie popełniliśmy błędy. Natomiast to no, nie ulega wątpliwości, że musimy grać zdecydowanie lepiej.